No dzień dobry bardzo, witajcie z mojego samochodu. Wybaczcie, że witam się z wami w okularach, ale świeci mi tutaj bardzo mocne słońce. Tak, dzisiaj mamy przepiękną pogodę, to już jest drugi taki dzień. Słuchajcie, wczoraj było chyba z 7 czy z 8 stopni. Dzisiaj też ma być około 7 albo nawet 8 stopni. A ja tak właśnie szukałam miejsca, słuchajcie, żeby... O, widzicie? Dlatego właśnie muszę być w okularach, bo mi tutaj wszystko przyświeca, więc będziecie się tutaj odbijać. Także wybaczcie mi, chciałam się z wami przywitać, bo dzisiaj mnie czeka totalnie szalony dzień, ale taki naprawdę, uwierzcie mi, szalony dzień od samego rana. W ogóle to, co się dzieje w Warszawie na ulicach dzisiaj, to jest w ogóle jakaś katastrofa i bardzo dobrze, że wyszłam wcześniej z domu, bo właśnie dojechałam na miejsce, a dokładnie dojechałam tutaj do Łazienek, gdzie znajduje się studio, w którym będę robić co? No oczywiście, że moje autorskie warsztaty, także przyjechałam spotkać się z Alicją, omówić z nią takie, no powiedziałabym, najważniejsze ostatnie kwestie, żeby dopiąć jeszcze przed naszymi warsztatami. Ale testowałam, słuchajcie, nową drogę, żeby tutaj dojechać. Stwierdziłam, pojadę Wisłostradą. W sumie co tam, ferie zimowe i tak dalej, powinno być luzik. Ale coś mnie tknęło, mówię, wyjdę wcześniej z domu. I bardzo dobrze, że to zrobiłam. Słuchajcie, tak naprawdę trasa, którą powinnam pokonać w 15 minut, żeby dojechać tutaj do studia, zajęła mi 55 minut. 55 minut. Takiego korka w ogóle na Wisłostradzie to już dawno nie było, ale w ogóle hitem tego wszystkiego jest to, że to jest tak głupi korek, słuchajcie, no w pewnym momencie, jak już dojeżdżałam do tunelu, to co się okazało, dlaczego był ten korek? No bo panowie rozstawili się i balustradę, tą taką barierkę poprawiają, rozstawili się na 3 samochody na jednym pasie, w godzinach szczytu, we wtorek rano, słuchajcie. No i oczywiście co, Wisłostradę totalnie zablokowana, no bo trzeba było zjechać na te pasy, które tam się zwężały, w pewnym momencie jechaliśmy tylko jednym pasem. Ach, kto jest kierowcą i jeździ samochodami? Ten wie, jakie to za przeproszeniem jest upierdliwe jechać w korku. Trzeba mieć naprawdę, wiecie, taki spokój, żeby w tym korku jechać. No ale tak mi się wydaje, że chyba właśnie taksówką podjechała Alicja. Poczekajcie, poczekajcie. Chyba tak. Chyba tak. Tak? Czy to jest przypadkiem Alicja? Nie, to jakaś pani z dzieckiem. Dobra. Wybaczcie mi, bo czekam na Alicję, bo też mi napisała, że wydawało się, że się umówiłyśmy później, więc jedzie taksówką raz, dwa, żeby do mnie zdążyć. No ale co chciałam wam powiedzieć. Więc plany są takie, jak widzicie, że zaczynam dzień w studiu od spotkania z Alicją, a z kolei później na szybko wracam do domu, zjem jakiś szybki obiad, organizuję się i jadę do Magdy Meg. A dlaczego? Dlatego, że nagrywamy film, bo Magda poprosiła mnie o to, żebym przyjechała i sprawdziła jej kosmetyki. Tak, zrobiła przegląd jej kosmetyczki, sprawdziła jej wszystkie kosmetyki, co ona stosuje, czy to są dobre kosmetyki, czy są dobrze dopasowane do jej typu skóry, czy kosmetyki, które ma pewnie gdzieś tam w zapasie, to będą dobre kosmetyki, co ma po kolei stosować, jak i tak dalej. Więc myślę, że nagramy z Magdą 2 filmy. Jeszcze nie wiem, jaki Magda ma pomysł na to. Ja bym u siebie raczej, tak jak widzicie, zrobię to w formie takiego daily vloga i myślę, że raczej ten przegląd kosmetyków zobaczycie u Magdy. Bo u mnie jest w sumie tak jakoś niewiele takich kosmetycznych filmów, więc może was to zainteresować. Zresztą czasami po naszych live'ach też piszecie, że fajnie by było zobaczyć więcej takich treści też kosmetycznych, więc myślę, że u Magdy zrobimy taki bardziej właśnie przegląd kosmetyczny, ale oczywiście nie zabraknie też jakichś pikantnych szczegółów tutaj u mnie. Także słuchajcie, lecę do Alicji. Chyba już jest. Tak, bo coś mi tam napisała, więc lecę do Alicji. Zrobię wam taki mały sneak peek ze studia. No i myślę, że zobaczymy się już później u Magdy. No dobra, wpadłam na chwilę do domu. Słuchajcie, szykuję właśnie rzeczy ze sobą, które zabieram do Magdy, między innymi właśnie lampę i statyw. Mam nadzieję, że nie będzie nam potrzebna, ale na wszelki wypadek zabiorę. Natomiast tutaj jest paczka, która właśnie przed chwilą przyszła. Odebrałam od kuriera. Chcecie zobaczyć? Zrobię to tak i więcej nie zdradzę, ponieważ to nie jest paczka dla mnie, a paczka, która przyszła z wyposażeniem, że tak powiem pięknie, z giftami dla osób, które wezmą udział w moich warsztatach. Mówiłam, że będę mieć wspaniałych partnerów moich warsztatów. No i właśnie tutaj coś się kryje, co będzie w tak zwanych gift packach, czyli właśnie wszystkie osoby, które wezmą udział w moich autorskich warsztatach świadomej pielęgnacji, otrzymają prezenty od partnerów warsztatów, czyli te gift packi. No i tam coś, tutaj fajnego jest. Dobra, a ja praktycznie jeszcze w bamboszkach, proszę bardzo, ubieram się i lecę do Magdy, z którą zaraz będę nagrywać u niej film, u mnie trochę. Pipeta, co mi tutaj tak jęczysz? No patrzcie na tego kota. No. Czy ty jesteś głodna jeszcze? No, słyszycie ją? Tak, czyli muszę nakarmić kota, szykować się i widzimy się już u Magdy. Patrzcie, kogo jestem! Patrzcie. Co będziemy robić? Tak, już zrobiłam taką zajawkę. No. Także słuchajcie, widzę, że już Magda tutaj wystawiła swoje kosmetyki. Ja się trochę boję. Nie wiem, czy mówiłaś, że u mnie na kanale będziesz oceniała poszczególne kosmetyki. I obawiam się kilku, co o nich powiesz, bo sama mam wrażenie, że nie są najlepsze. Zaraz się to okaże. Magda, słuchajcie, już tutaj nam szykuje miejscówkę. No bo właśnie, my będziemy tutaj za chwilę nagrywać, oceniać co i jak. Nie pokażę wam wszystkich, wy tak widzicie sobie tutaj z daleka te kosmetyki, żeby nie było, bo musicie wejść na kanał do Magdy i zobaczyć nasz wspólny film właśnie na temat... O, kto tu przyszedł? Na temat kosmetyków Magdy i właśnie tego całego przeglądu. Także jak tylko film u Magdy się pojawi, to oczywiście wrzucę wam link do tego filmu, żebyście sobie tam weszli i tam zobaczyli, co się dzieje. A ja, no właśnie, proszę, jaki piękny. Poczekajcie, tak skończycie, jak nie będziecie używać SPF-u. Ta pani ma chyba dobry humor dzisiaj. Oczywiście, dobry humor. Dobra, tak jest. Nagrywamy. Tak, bierzemy się do roboty. Ta Magda tam szykuje, ale słuchajcie, no patrzcie na to. Kto nie widział jeszcze filmu Magdy z jej kolekcją kubków? Proszę mi się tutaj zgłaszać od razu. Wszystkie są. No, piorą się, ale to nic. I wiecie, jak jest, to Magdy, to ja muszę wszystko obejrzeć, bo mamy tak, proszę bardzo, kominek elektryczny, o którym Magda wspominała, kubki, które widzieliście, albo nie widzieliście, a jak nie widzieliście, to musicie zobaczyć u Magdy na kanale. Czekajcie, bo tu jest jeszcze kominek, tada, który jest nieodpalony. Nie, no będzie nam tu za gorąco. Dzisiaj mam taką piękną pogodę. On jest fajny, bo ma też opcję tylko wyświetlacza jakby kominka, że nie zawsze grzeje. A, no to fajne jest na przykład na lato. No, jak ktoś chce zrobić klimat, to właśnie, o. No dobra, bierzemy się do roboty. Jedziemy z tym. Dobra, słuchajcie, jestem już w domu i zabieram się za zrobienie kolacji, którą, o, tam mam przygotowane składniki, więc zaraz wam pokażę, bo będę robić kaszotto. Ale muszę wam powiedzieć, że spędziłam tak fantastyczne popołudnie z całą rodzinką. Z Magdą, z Krzyśkiem i ze zwierzakami. W ogóle nagrałyśmy tak fajny materiał. Oczywiście ja jak zwykle, słuchajcie, się rozgadałam, ale wy wiecie, że ja o kosmetykach to mogłabym naprawdę gadać godzinami, także no podejrzewam, że to będzie dosyć długi film, natomiast wiem, że wy lubicie, wiem, że obserwatorzy Magdy, obserwatorki szczególnie, uwielbiają te długie filmy u niej na kanale, zresztą ja też lubię takie długie filmy oglądać, zwłaszcza jeśli są takie ciekawe, a myślę, że to będzie coś innego, u Magdy, a trochę bardziej właśnie taki temat pielęgnacyjny, więc oczywiście jeszcze raz bardzo was zapraszam na kanał do Magdy i sprawdzenia tego filmu, obejrzenia tego filmu. Jestem bardzo ciekawa, co wy powiecie między innymi na tą całą pielęgnację Magdy, którą ona stosuje i te kosmetyki, które stosuje, ale nie mogę wam dzisiaj nic więcej zdradzić. musicie zobaczyć film u Magdy. Natomiast ja w ogóle dziękuję Magdzie, bo poruszyła też temat moich warsztatów. To tak niespodziewanie w ogóle wyszło i usłyszałam tyle miłych słów od Magdy, których też się nie spodziewałam. Naprawdę to jest niesamowite, że można czasami w życiu, że w życiu trafiamy na takie osoby. Naprawdę uwierzcie mi, w świecie YouTube'a, Instagrama i nie tylko, w ogóle w tym całym internetowym świecie bardzo ciężko jest trafić na takich ludzi, gdzie nie ma tej konkurencji, gdzie jest taka prawda, nie ma tego fałszu, gdzie super się rozmawia. Między mną a Magdą też jest pewna różnica wiekowa, ale doskonale się rozumiemy pod wieloma względami. I myślę, że to też nas trochę tak do siebie przyciąga, więc ja się cieszę, że Magda jest w tym moim życiu i że robimy fajne rzeczy i w ogóle mamy pomysły na kolejne fajne publikacje i nie tylko. I super. No i byłoby super też, gdyby trochę kanał Magdy i jej Instagram trochę podbił do góry. Ja bym się bardzo cieszyła, gdyby szybciej Magdzie udało się osiągnąć ten cel, który sobie zamierzyła w tym roku, bo jest autentyczna w tym, co robi, jest wiarygodna, jest prawdziwa i naprawdę zasługuje na to, żeby mieć więcej takich fajnych ludzi na swoim kanale, którzy będą ją podglądać, ale również na jej Instagramie. Dobra, biorę się za gotowanie. Jedna pierś z kurczaka spokojnie mi wystarczy, już jest umyta i zaraz będę ją kroić. Do tego oczywiście szpinak, który też zaraz będę myć. Kapary obowiązkowo. Pomidorki suszone w zalewie w oleju z przyprawami. Oczywiście już mi się kasza robi, mieszanka kaszy jęczmiennej i kaszy orkiszowej, oliwa, czosnek, przyprawy i działamy. No dobrze, moi drodzy, kaszotto gotowe, nakładam sobie porcję i lecę teraz na szkolenie, które za chwilę się zaczyna z Dominiką Żak. I tym akcentem będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!